Cześć! Wiosna jest porą roku, w której możemy pobawić się stylizacjami warstwowymi. Jako, że na zewnątrz robi się coraz cieplej, nie musisz już chodzić pozapinany pod samą szyję i zakrywać się za szalikiem. Dzięki temu masz możliwość rozpięcia swojej kurtki i wyeksponowania tego, co masz pod spodem. Dobrze dobrana stylizacja warstwowa zapewni Ci nie tylko wystarczającą ilość ciepła, ale również stylowy wygląd. Dlatego też w dzisiejszym filmie chciałbym przedstawić Ci cztery propozycje kurtek, które w bardzo elegancki sposób podbiją Twoją stylizację. W przypadku tej części garderoby nie bój się składu zawierającego poliester. Poliester, który odradzam w większości ubrań, akurat w kurtkach spełnia swoją funkcję, ponieważ sprawi on, że kurtka będzie wodoodporna i jednocześnie będzie szybko wysychać, jeżeli na spacerze na przykład złapiecie wiosenna mrzawka. Jeżeli lubisz filmy tego typu, będę bardzo wdzięczny za każdego lajka wrzuconego pod tym filmem i chciałbym Cię również serdecznie zaprosić do sprawdzenia mojego kanału, zasubskrybowania i obejrzenia pozostałych filmów, które również nawiązują do tematów dobrego ubierania się. Moją pierwszą propozycją jest pikowana kurtka. W sklepach znajdziesz kilka sposobów szycia tej części garderoby, ale najbardziej polecam Ci tą z przeszyciami w kształcie rombów. Jest ona najbardziej elegancka, klasyczna i wpisująca się w styl old money. Zyskała ona popularność w latach 50. ubiegłego wieku. Jest takim idealnym elementem przejściowym garderoby między ubiorem zimowym a ubiorem letnim. Pikowana struktura i sposób szycia w rąby tworzą takie kieszenie termiczne wypełnione izolacją, które nie pozwolą Ci zmarznąć nawet w zimne dni. Kurtka pikowana jest na tyle uniwersalnym elementem garderoby, że idealnie sprawdzi się zarówno w casualowych stylizacjach tych z t-shirtami, jak i tych bardzo formalnych z koszulą i z krawatem. W ciepłe dni możesz spokojnie nosić ją samą, a w zimniejsze możesz jak najbardziej założyć pod nią sweter i na przykład polówkę. Bardzo fajnie tworzy właśnie te stylizacje warstwowe. Jeśli jesteś dość szczupłym mężczyzną, to staraj się wybierać kurtki krótsze. Dodadzą one wtedy Ci objętości tutaj w rejonie klatki piersiowej. Natomiast jeśli jesteś większym facetem, szukaj tych dłuższych. Te krótsze niepotrzebnie Cię poszerzą, a te dłuższe nadadzą Ci takiego pionowego wydłużenia, co optycznie polepszy Twoją sylwetkę, ponieważ zakryją one tutaj Twoje biodra. Jeżeli chodzi o kolory, na pierwszym miejscu stawiaj granatowy, jest najbardziej klasyczny i elegancki, ale może być też czarny jako drugi wybór. Drugą propozycją będzie kurtka typu Harrington. Charakteryzuje się ona dość prostym krojem z krótkim stojącym kołnierzem i ściągaczami na końcu mankietów i u dołu kurtki. Ze względu na swoją budowę zazwyczaj posiada ona z przodu tylko i wyłącznie zamek błyskawiczny. Nie ma ona żadnych kieszeni na piersi, co nadaje jej klasycznego i minimalistycznego wyglądu. Jedną z cech charakterystycznych dla kurtek typu Harrington jest tak zwany Fraser Tartan, czyli wzór w kratę znajdujący się na podszewce, który jest znakiem rozpoznawczym właśnie tego typu kurtek. Jest ona idealna na wiosnę, ponieważ z jednej strony jest dość lekka, a z drugiej wystarczająco ciepła. Możesz ją stylizować na wiele różnych sposobów, zarówno do looku casualowego, na przykład z polówkami, jak i do tych bardziej formalnych stylizacji, na przykład z koszulą. Jeżeli chodzi o
kolory. Sytuacja jest bardzo podobna do tej w przypadku kurtek pikowanych, czyli stawiaj na granat. Jest on najbardziej klasyczny i elegancki. Natomiast jeżeli chciałbyś tutaj zaszaleć z kolorem, to mam dla Ciebie propozycję, która jest trochę niecodzienna, ale bardzo fajna. Można z niej stworzyć stylizację, czyli kurtka Harrington w kolorze bordowym. Trzecią propozycją jest kurtka typu safari. Ma ona wygodny krój inspirowany odzieżą noszoną przez podróżników i myśliwych w czasach kolonialnych w Afryce. Charakteryzuje się tym, że ma stójkę lub kołnierz, a także kieszenie zapinane na guziki. Idealna na wiosnę, bardzo często szyta z materiałów przewiewnych, takich jak na przykład bawełna. Decyduj się na nią, jeżeli szukasz czegoś w jaśniejszych kolorach, takich jak na przykład beż czy brąz. Stworzysz z nią naprawdę bardzo dużo fajnych, casualowych stylizacji. Spokojnie możesz pod nią nakładać swetry, możesz nakładać t-shirty lub polówki. I ostatnią częścią garderoby, jaką będę polecał w dzisiejszym filmie, jest trench. Wybieraj go, jeśli również celujesz w te jaśniejsze kolory. Jest to dłuższa i bardziej elegancka propozycja od kurtki safari. Pojawił się on w latach 20. poprzedniego wieku i bardzo szybko zyskał sobie grono sympatyków. Charakteryzuje się tym, że ma kołnierz i tak jak kurtka safari, zazwyczaj pasek w rejonie talii, dzięki któremu możesz regulować jego kształt. Dzięki swojej długości i nieprzemakalności nadaje się on idealnie na chłodniejsze i deszczowe dni. Bardzo fajnie będzie zgrywał się z formalnymi stylizacjami, takimi jak na przykład koszula z krawatem, ale również t-shirty i polówki, czyli te bardziej casualowe rzeczy, wchodzą w grę. Idealnie zgrywa się z każdą sylwetką i możesz go nosić spokojnie w każdym wieku. To wszystko na dziś. Mam nadzieję, że te propozycje, które tutaj dałem w filmie, spokojnie pozwolą Ci tworzyć masę stylizacji i będziesz bardzo fajnie wyglądał na każdym spacerze podczas tej wiosny. Dzięki i do zobaczenia!